Jankowski, firma Eliacht, wyłączny przedstawiciel firmy Rheinmarine i dystrybutor wielu innych topowych marek elektroniki jachtowej. Tak jest. Tomku, spotykamy się na targach Poland Boat Show w Łodzi. Rok 2012, zapowiedzieliście premierę kilku ciekawych i nowych urządzeń nie pokazywanych wcześniej. Czy możesz nam kilka słów powiedzieć, co to jest za linia produktów, dla kogo, za ile i jakie funkcje spełnia? Na targach w Łodzi po raz pierwszy w Polsce pokazujemy najnowsze urządzenia Rheinmarine. Są to instrumenty serii I40. To są urządzenia przeznaczone na jachty do 9-10 metrów długości oraz urządzenia serii I50. Mamy prędkościomierz, ekosonda, tridata, czyli połączenie logu z ekosondą. Uzupełnieniem tej serii są urządzenia I60. Są to analogowe wskaźniki wiatru. Mamy precyzję wiatromierza, który pokazuje nam dokładnie kąt od 0 do 60 stopni. Tutaj mamy normalny wiatromierz, który pokazuje nam plus minus od 0 do 180. Czy różnią się te urządzenia od poprzednich jakby wersji, bo rozumiem, że jest to kontynuacja i rozwinięcie urządzeń, które wcześniej były sprzedawane? Tak, te urządzenia serii I50, I60 i I50 są jakby następcą urządzeń serii ST60, które są bardzo popularne, można spotkać je na bardzo dużej ilości jachtów na całym świecie, zarówno w czarterach i wśród użytkowników prywatnych. No, urządzenia, powiedzmy, doskonale w tej chwili się łączą z serią wskaźników wielofunkcyjnych serii C i E. Design tych nowych urządzeń odpowiada. No, widzimy, że wyglądają bardzo estetycznie, zmienione są te obudowy. W tej chwili, powiedzmy, pulpit łodzi motorowej czy pulpit jachtu żaglowego staje się bardzo elegancki. Bardzo elegancki, no, wspaniale, powiedzmy, komponują się, harmonizują ze wskaźnikami czarterami czy wskaźnikami radaru. Tutaj mamy również urządzenie, które A65 czy A67, które też jakby dołączyło do gamy charterów czy wskaźników radaru. No i też design jakby tutaj można nawiązuje do instrumentu. Tutaj jeszcze zauważam bardzo dużo takie wygodne przyciski, także tak, przyciski trudno w nie trafić. Dokładnie, przyciski są duże, urządzenia te są bardzo ergonomiczne. W tej chwili również zyskały czerwone podświetlenie, które w nocy nie męczy wzroku. I czy kolor jest można zmieniać? Nie. On jest stały. Te urządzenia mają, są monochromatyczne. Czyli w słońcu też są? W słońcu są doskonale widoczne. No i w tej chwili design ten odpowiada pozostałym instrumentom. Można je również bez problemu połączyć z instrumentami wielofunkcyjnymi I70, gdzie mamy które mają kolorowy ekran i tam akurat mamy możliwość zmiany kolorystyki i tego typu rzeczy. Jest to wspaniałe, bo praktycznie można łączyć różne grupy waszych produktów. Jest to świetne, bo jakby zestaw tych urządzeń zależy od potrzeb klienta, prawda? I jesteście w stanie tutaj dla klienta odpowiednie połączenie urządzeń zaproponować. Dokładnie. I jedną z ważniejszych rzeczy jest to, że te urządzenia są również kompatybilne. Można je połączyć ze starszymi instrumentami serii ST40, ST60 czy nawet ST50, które przestały być produkowane 10-12 lat temu. Czyli jakby ktoś chciał sobie wymienić sam wyświetlacz, to może u was kupić sam wyświetlacz i podłączyć do instalacji istniejącej. Tak, czujniki. Super, czyli to taki a la mały tuning. Dokładnie.
Czy możesz, Tomku, powiedzieć, jakie funkcje ma ten ploter, bo z tego, co wiem, jest dużo, jest to bardzo ciekawe urządzenie. Tak, ploter, powiedzmy, ma 5-7 cala, ma bardzo, bardzo wysokiej jakości i bardzo jasny ekran, który doskonale jest widoczny w świetle słonecznym. Wskaźnik ten posiada interfejs umożliwiający połączenie jego z większymi braćmi, urządzeniami o przekątnych 7, 9, 12 czy nawet 15 cali, gdzie przy takim rozwiązaniu duży wskaźnik może być zainstalowany przy stole nawigacyjnym czy przy kole sterowym, a ten mały wskaźnik może być zainstalowany u kapitana czy u skipera w kabinie. Albo na małych jachtach, prawda? Albo myślę, że jest to idealna wielkość dla małych jachtów. Doskonały. I w tej chwili, powiedzmy, tutaj Raymarine jakby również stanie się dostępny na mniejsze jachty, powiedzmy, i dla polskich użytkowników za mniejsze, mniej zasobne portfele. Jasne. Powiedz to, Tomku, jakie tutaj są funkcje? Co można podłączyć do tego urządzenia? Urządzenie występuje w dwóch wersjach. Jako A65 jest to wyłącznie Charploter lub A67 jest to Charploter z wbudowanym modułem Fishfindera. Wówczas mamy dostępną ekosondę, tak zwany Fishfinder czy ekosonda rybacka. Jest to przydatne dla żeglarzy czy motorowodniaków, którzy w wolnych chwilach lubią również powędkować. Tak jest. Wskaźnik kompatybilny jest również z radarem. Możemy do niego podłączyć czy to radar cyfrowy, czy cyfrowy HD. Tutaj też ważne dla naszych polskich klientów jest to, że urządzenie ma menu w języku polskim. Nie wszyscy polscy żeglarze dobrze poruszają się w języku angielskim. Często instrukcje mają dosyć skomplikowane funkcje i nawet osoba znająca język angielski czasami może mieć problem z rozszyfrowaniem, o co chodzi. Dokładnie. Dlatego na pewno jest to bardzo przydatne. Myślę, że tutaj jest to w tej chwili premiera. Urządzenia będą dostępne w ciągu następnych kilkunastu dni. Tutaj otrzymaliśmy już kilkanaście zamówień na tego typu urządzenia i jesteśmy pewni, że te urządzenia będą bardzo popularne i rzesza żeglarzy będzie zadowolona z użytkowania. Będzie zadowolona, tak, tutaj mówię, cenowo właśnie, jak to będzie wyglądało. Cena urządzenia zaczyna się od 3490 zł brutto. Tak. Czy tam jakaś mapa już jest w zestawie? Jak to wygląda? Czy jest mapa świata? W tym urządzeniu mapa świata jest generalna, tak, ale tak jak standardowo w większości chyba. Generalka, wówczas mam możliwość włożenia karty microSD z mapą szczegółową tutaj do tego slotu. Ewentualnie urządzenie występuje również w wersji z kartografią Navionics Silver, na której są mapy całej Europy, mapy morskie całej Europy. Urządzenie te wówczas jest droższe około 250-300 zł, więc za przy takiej różnicy warto od razu zakupić z mapą. Powiedzmy jeszcze o głównej funkcji, którą już tutaj internauci widzieli. Obsługa jest dotykowa. Tak jest tutaj, myślę, że wszyscy widzieli, tutaj urządzenie jest bardzo kompaktowe, ekran jest posiada 5-7 cala, pomimo tego, że urządzenie jest bardzo niewielkie. Obsługa tego urządzenia jest tylko i wyłącznie za pomocą ekranu dotykowego poprzez intuicyjny interfejs zwany Lighthouse. Podobnie wygląda to jak w smartfonach, także myślę, że będzie łatwe do użytkowania. Tak jest, zgadzam się, że nie powinieneś problemów tutaj. Mogę powiedzieć, że poruszanie się po dosyć, może nie skomplikowanym, ale po menu, które posiada bardzo, bardzo dużo funkcji, jest intuicyjne. Te podstawowe funkcje są bardzo, bardzo łatwo dostępne dla użytkownika.
Co Tomku, jeśli chodzi o innych producentów, jakieś inne nowości, ciekawe produkty, które można zobaczyć u Was dzisiaj na stoisku? Chciałem jeszcze pokazać urządzenie E7. Właściwie chciałem się skupić na współpracy większych urządzeń serii E7, E9, E12 z tabletami. Tak jest, to jest tablet, to jest iPad. Również urządzenie współpracuje z tabletami pracującymi na Androidzie i urządzenie łączy się ze wskaźnikiem wielofunkcyjnym za pomocą Wi-Fi i spełnia funkcję tak zwanego podglądu. Mamy możliwość, w przypadku gdy wskaźnik zamontowany jest przy kolumnie sterowej, a przy dłuższych przelotach kapitan może korzystać sobie z tabletu w kabinie na przykład, tak, i wszystko widzieć. Z podglądu wówczas widzimy doskonale, mamy podgląd czy to na obraz radaru, czy to na mapę. Czy na tablecie też jest możliwość osobnego wybierania funkcji, czy to, co jest wyświetlane na głównym urządzeniu, to zawsze będzie wyświetlane na tablecie? Jest także bezpłatne oprogramowanie RayView, umożliwia jedynie podgląd tego, co jest wyświetlane na wskaźniku, natomiast oprogramowanie Ray Control, które również umożliwia sterowanie. Mogę zaprezentować tutaj w tej chwili, mamy możliwość wybrania ekranu głównego, zmiana aplikacji z radaru na mapę. Widzę jeszcze tutaj podobieństwo też graficzne do tego mniejszego urządzenia, które przed chwileczką żeśmy oglądali. Tak jest. To prawda, że w tej chwili te urządzenia ładnie się komponują, powiedzmy, jedno z drugim. Przyzwyczajając się do interfejsów w tym momencie, niezależnie czy my będziemy korzystali z iPada, czy z linii mniejszych, czy większych, jakby układ menu, rozumiem, że jest wszędzie ten sam albo podobny. Dokładnie. To prawda, że menu jest, powiedzmy, oparte na tej samej platformie i użytkownik w przyszłości zmieniający urządzenie z mniejszego na większy będzie się bez problemu poruszał po menu większego urządzenia. Podobnie, gdy na jachcie są połączone większe urządzenia z mniejszymi, to te menu jest identyczne i bez problemu będzie użytkownik poruszał się zarówno jednym i drugim. Żeby, Tomku, korzystać z takiego iPada, rozumiem, że trzeba jakieś oprogramowanie do niego dokupić, czy on działa tak, jakby... Tak, jak wspomniałem, oprogramowanie RayView jest bezpłatne, natomiast w tej chwili również jest, czy Raymarine oferuje bezpłatne pobranie aplikacji Ray Control, które... Proszę pobrać, zainstalować i będzie działało. Dokładnie, pobrać, zainstalować. W tej chwili jest to bezpłatne. Klient, powiedzmy, może zaoszczędzić tam około 200-250 zł. Zawsze jest to, jeżeli ktoś szykuje się do zakupu urządzenia w przyszłym sezonie, a ma tablet, może w tej chwili pobrać tą aplikację i... A powiedz, Tomku, jeśli chodzi o czar... Plotter, czy trzeba dokupić jakąś funkcję, żeby była ta możliwość połączenia z iPadem, czy każdy standardowy czarplotter jakby będzie współpracował? Jeżeli chodzi, powiedzmy, o urządzenia serii E i C, ta funkcja jest na pokładzie, nie ma potrzeby dokupywania dodatkowych urządzeń. No, mówię, Raymarine było jednym z pierwszych firm, które dały użytkownikowi tą funkcję.